troszeczkę niżej. O. Transmisja została rozpoczęta. Cześć, witajcie w kolejnej transmisji na żywo. Dziś będę pokazywał grę Armello, która jest cyfrową planszówką stworzoną bodajże przez League of Geeks. Bardzo mi się nazwa spodobała, lubię też planszówki, więc zobaczymy, jak ta gra wygląda. Na początek przejdziemy może w trybie dla jednego gracza prolog. Jak widzicie, mam już go zaczętego, troszeczkę pograłem. Gra jest bardzo, bardzo wciągająca. Ale to też z powodu, że fajnie wygląda i jakby zasady są proste i wiele rzeczy gra robi za nas. To jest, myślę, przewaga, jeśli chodzi o planszówki cyfrowe. Więc jak wygląda fabuła w tej grze? No generalnie mamy jakiegoś króla, który gdzieś tam kiedyś zjednoczył te wszystkie klany. I sytuacja wygląda tak, że królowi odbiło i teraz cztery klany, klan wilka, królika, szczura i niedźwiedzia, próbują pokonać króla lub w jakiś sposób uzyskać władzę w całym królestwie. Przypomina to troszeczkę grę o tron, tylko że zamiast rodzin z tego serialu mamy tutaj po prostu cztery klany zwierzęce. Przejdziemy sobie po kolei ten prolog, on jest też jednocześnie tutorialem, więc jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy zagrać w tą grę, będziecie mogli po kolei poznać jakby jej zasady, sposób, w jaki się gra w tą grę. Więc zobaczmy, zaczniemy od polowania wilka. Tak, bardzo fajnym patentem jest to, że gra jest spolszczona, jest to spolszczenie kinowe, bardzo fajne i zdecydowanie zwiększa potencjalną grupę odbiorców tego tytułu, więc warto się zastanowić. Gra wyszła również z tego, co wiem, na pecety i wygląda po prostu bardzo, bardzo fajnie. Niechaj księżyc oświetla ci drogę, Tain. Starszyzna jest niespokojna, w powietrzu nosi się mroczny zapach. Podejrzewamy, że to sprawka mrocznych sił. Podejrzewamy skazę. Kojarzy mi się troszeczkę Król Lew. Poczekajcie, wyłączę tylko audio w lapku. O, jest. Dzięki temu będę miał podgląd do odnośnie waszych komentarzy, czatu, bo niestety na konsoli jest niewielkie opóźnienie. Odświeżymy sobie, cyk. Wszystko się zgadza. Hide video preview. I zaczynamy. U bram południowego brzegu oczekuje cię rycerz klanu wilków. Donosi, że działa tam klan szczurów. Być może to oni są odpowiedzialni za ten mrok. Wysłaliśmy przewodnika, który pokieruje cię do osady. Jest nieco gadatliwy, ale to doświadczony odkrywca i będzie ci dobrze służył. Niech twoje ostrze zawsze trafia w cel. Śnieżna Szarogrzywa, matka legowiska. Okej, jedziemy, zobaczymy, co się będzie działo. Znaczy, ja już wiem, ale wy zobaczycie. Cześć, Tain. Czy wilczyca matka mówiła ci o mnie? Wspomniała o mnie? Wiem, że tak. Widzę list od niej. Chodźmy. Hura, faktycznie gadatliwy to chyba chomik. Twoje pierwsze zadanie jest na polu Południowy Brzeg. Dostań się tam, przechodząc przez kolejne pola. Południowy Brzeg znajduje się na północny zachód. No cóż, najwyraźniej idziemy na północny zachód, żeby dostać się na południe. To piękna trasa, zapowiada się wspaniała podróż. Punkty ruchu masz 3, naturę wykorzystaj, aby poruszać się przez pola. Okej, czyli mamy punkty ruchu. Spróbuj dotrzeć do pola Południowy Brzeg w ciągu 2 tur. Spróbujemy. Możemy oddalać mapkę, wtedy jest taka mleczna. Możemy przybliżać. Tu mamy ostrość wszędzie. W momencie maksymalnego zbliżenia robi się niewielki tilt shift. No dobra, pójdźmy sobie tutaj, czemu nie? O rany, spójrz na te góry. Co prawda dane mi było widzieć większe, ale wow, przejście przez nie zajmie całe wieki. Mam nadzieję, że nie.
Przejście przez góry kosztuje 2 punkty ruchu, ale zapewnia premię do obrony. Aha, czyli wpływa teren na to, jakie mamy statystyki w trakcie walki. Bardzo fajnie, dodaje to zdecydowanie taktyki. Więc zobaczmy. Wszystko jedno w zasadzie, widzę. To idziemy tutaj. No to odpoczywamy, skoro łapy go bolą. To przycisk kończący turę, czyli kółko. Możemy turę kończyć w dowolnym momencie. No i to jest ten król, który kiedyś zjednoczył tam klany, a teraz mu coś odbiło właśnie przez jakąś mroczną siłę, która tutaj nazywa się skaza. To twoje ciało wskazuje maksymalny poziom zdrowia. Okej, tłumacz mógł to troszeczkę inaczej nazwać, no ale okej, to jest moje ciało. Utrata całego zdrowia skutkuje śmiercią i przywróceniem na ziemię klanu, czyli wracamy na pole startowe tej planszy, przynajmniej dla tego klanu. Więc dobra, przesuń Tejna na stronę pola południowy brzeg, ale możemy się ruszać tylko po jednym polu, więc pójdziemy na przykład tu. Las zapewnia ukrycie w nocy. Ukrytych bohaterów nie można zobaczyć. Kolejny element taktyczny, fajnie. Przesuń Tejna w stronę pola. Przesuniemy, bo możemy. Wejście na pole osady zapewnia nad nią władzę. Każda osada, nad którą sprawujesz władzę, zapewnia ci plus 1 do złota o świcie. Czyli mamy też jakąś ekonomię. Z bramy południowego brzegu wypada zakapturzona postać. Trzyma zakrwawiony nóż. Rzuca się za nią Giermek, krzycząc: Tejn, zatrzymaj go. Okej, pierwsze zadanie, czyli jakieś karty zadań są. Fajnie. W zadaniu wybierasz, czy chcesz podążać niebezpieczną ścieżką, dostać dodatkową nagrodę, czy może zagrać bezpiecznie. No, fajnie, że jest wybór. To niebezpieczna ścieżka. Widać poplamiona karta poplamiona krwią. Spoko. I bezpieczna. Niebezpieczna ścieżka testuje twoje statystyki zdrowia, czy ciała, jak to tam cholera sobie określić. Czyli okej. Mamy statystykę związaną ze zdrowiem. Za ukończenie zadania zdobędę plus 1 do ciała. Aha, czyli jest taka różnica między ciałem a zdrowiem. Teraz rozumiem, dobra. Nagrodą za ukończenie tego zadania jest również sława w całym królestwie, dająca bohaterom prestiż. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szanse na zwycięstwo tylko 40%. Plus 10% za każdy punkt statystyki ciało, tak? Jeśli ci się powiedzie, zdobędziesz dodatkową nagrodę Giermka lub minus 2 do zdrowia. Nie wiem, czy minus 2 do zdrowia to jest nagroda. Kara. Okej, czyli mamy nagrodę lub karę. Logiczne. Wybieramy niebezpieczną ścieżkę. A, czemu nie? Fajny efekt graficzny tam był widoczny w tle. I to jest co? Ja coś tu robię, czy to jest totalnie losowe? Nic nie robię, czyli jest to totalnie losowe. Zagradzasz drogę postaci i blokujesz jej niepewne uderzenie. Zanim ucieknie, odbierasz jej tobołek. Wypada z niego dziennik, zagryzmolony notatkami. Udało się, twoją dodatkową nagrodą jest przymierzeniec. Czyli co, można budować drużynę i dostajemy plus 1 do ciała i prestiż. Kontynuuj. O, faktycznie 5 na 5. Mamy małego, przerażonego Giermka. Szkoda, że przybywasz dopiero teraz. Ta bestia zaatakowała, gdy na ciebie czekaliśmy. Zabiła mojego pana. Rozpacz, tragedia, nieszczęście. Jak dalej żyć? Siłą się troszeczkę na humor. Cóż, może szukasz Giermka? Nie biorę za wiele za swoje usługi. Ten gość może się przydać. Masz wystarczająco dużo złota, więc wyskakuj z gotówki. No to jak może się przydać i mamy złoto, to wyskakujemy. Otwórz panel bohatera, trójkąt. Przejdź do panelu ekwipunku. Pewnie kwadrat. Zgadza się. No i karta Giermka.
Nie mogę sobie jej obejrzeć. Dobra, werbujemy Gnojka. Jej. Pełen sukces. Dwie sztuki złota. Będę za tobą podążać na kraniec świata. A może i dalej. Okej, kończymy turę. Czyli ja mam raz, dwa, trzy, cztery, dziewięć punktów zdrowia. Pora dzień i noc jest. Pewnie będzie to miał jakiś wpływ na rozgrywkę. Co świt zdobywam złoto za osadę, okej. Wybierz zadanie. Mieszkańcy Armello będą ci przekazywać pogłoski. Często będziesz mieć możliwość wyboru spośród wielu z nich. Wszechobecny mrok. Kontynuuj. Ta pogłoska doprowadzi cię do zadania, w którym nagrodą jest laleczka. Okej. Czyli to jest symbol, że jest skarb jakiś, jakaś nagroda. I mamy napisane na dole, że jest laleczka. Twoja. To twoja walka pokazuje twoją sprawność w bitwie. Aha, i tu jest ikona mieczyka, więc pewnie będzie... Proste, dosyć proste. Więcej informacji. Po bitwie, z której wyjdziesz cało, zdrowie minus 2 dla przeciwnika i zyskujesz plus 1 owsika? Co to jest? Pewnie to jest ta skaza. Przepraszam, udało mi się zebrać trochę zapasów z mojego pana. Z pewnością by chciał, żebym ci je przekazał za odpowiednią kwotę. Pazerny chomik. Powinieneś się wyposażyć w miecz i tarczę, z pewnością się przydadzą. A, czyli mamy karty wyposażenia. Fajnie, fajnie. Ekwipunek, drużyna. No i proszę, pięknie. Idealnie, chodźmy. Dzisiaj przechodzimy przez bagno. Ciężka przeprawa. Możemy zarobić kilka zadrapań. Ale może ja nie chcę przez bagno? Aha, muszę. Niezależnie od tego, jak bardzo bym chciał to ominąć. Dobra. Wejście na bagno skutkuje zdrowiem minus 1. Czyli do tej pory mieliśmy góry, które dają dodają punkty do obrony, lasy, które ukrywają nas przed wrogiem i bagna, które dodają nam, a raczej zabierają nam minus 1 z życia. Ciekawie. Kamienne kręgi to starożytne tereny przepełnione mocą żywia. Mocą żywia. Okej. Wkroczenie na ich tereny przywraca zdrowie plus 1. W kręgu znajdują się liczne symbole mrocznej siły. Pamiętaj, że to bezpieczna ścieżka. Ukończenie tego zadania i tak zapewni ci walkę plus 1. I jeszcze prestiż plus 1. Historie o twoich uczynkach obiegają już okolice. Fajnie. Czyli wreszcie mogę sobie wybrać. Spróbujemy, co tam. Więcej informacji. Dajemy. Odnoszę wrażenie, że ktoś ustawił tą walkę. Zaczynasz biec na czterech łapach. W ostatniej chwili postać obraca się i rani cię w pysk. Wrzeszczysz z bólu, a jej udaje się uciec. I to właśnie mi się podoba. Nie ma już zbyt wielu takich gier, które w takim oldschoolowym, książkowym stylu opowiadają nam historię. Zawsze mamy wszystko tak w filmikach, przerywnikach. Fajnie jest od czasu do czasu coś poczytać. I te cyfrowe planszówki, kurczę, no... Mam nadzieję, że troszeczkę się przyjmą. Bo bardzo drogie są planszówki niecyfrowe. Też bardzo lubię w sumie. Ale nie mogę sobie pozwolić zbyt często na ich zakup. Bądźmy szczerzy, cieszę się, że nie znaleźliśmy laleczki. Aha, no tak, no przecież ją straciłem. Nie chcemy mieć do czynienia ze skazą. Rozbijmy obóz, jutro możemy spróbować go wyśledzić. Okej. Czyli to jest punkty statystyk. Coś tu mamy. R1, L1, nic. Kwadracik, nasz ekwipunek. Nic. I krzyżyk,
Aha, nasza historia, tak. Okej. No to kończymy turę. Tain z klanu Wilku, oddaj laleczkę albo gin z rozkazu króla. To szaleństwo, nawet nie mamy laleczki. No jasne, że nie mamy, przecież uciekła. Dlaczego Straż Królewska nas atakuje? Nie zrobiliśmy nic złego, to obłęd. Okej, to będzie walka, tak? Pamiętasz walkę? Każdy punkt w walce pozwala użyć kości w bitwie. Czyli jak mam 6 punktów, to powinienem mieć 6 kości. Okej. Kości mają 6 symboli niepowtarzalnych. Miecz atak. Tarcza obrona oczywiście. Słońce dodatkowy atak za dnia. Księżyc dodatkowy atak w nocy. To jest żywie, tak? Zapewniając dodatkowy rzut kośćmi. Okej. Skaza oznacza pudło. No dobra. Przeciwnik ma takie same statystyki, czyli mieczyk, czyli może 4 kośćmi rzucić. Na początku obie strony pokazują odpowiednie przedmioty, sprzymierzeńców i zdolności, podczas gdy ich kości są zablokowane. Klan Wilków najskuteczniej działa w nocy. Przy wyzwaniach w nocy otrzymujemy +1 kość, więc mamy 7 kości. Dodatkowa kość, a nie, to jest już od razu miecz. I dodatkowa obrona. Okej. Straż Królewska nosi halabardę zająca, która w bitwie zmniejsza liczbę kości przeciwnika. Dobrze, okej, zabrał mi 1 kość. I do rzucenia wykorzystujemy touchpad. Ciekawe, czy jak rzucę do góry, to polecą do góry. A, poleciały, fajnie. Oj, załatwiliśmy go. Drugi mnie zaatakował. I znowu, teraz w bok. Też działa fajnie. No niestety, dojechał nas, mnie. A mamy jeszcze jakiś... O, fajne. Nie jest dobrze. Widzisz, wyznaczono za nas nagrodę. Straż Królewska będzie nas ścigać. Dlaczego ma nas ścigać? Musimy obmyślić plan i to szybko. Czyli mamy pierwszą część tutorialu z 4, teraz druga. W poprzednim odcinku, jak rozumiem. Bądź pozdrowiony, Merkurio. Nasz agent w Pałacu Królewskim usłyszał o sekretnym planie. Tain uważa się za wielkiego wojownika. Planuje... Nie, poluje na narzędzie skazy. Król przygotował na niego pułapkę. Za jego głowę zostanie wyznaczona nagroda. Nagroda, którą zgarniesz ty. Pokażesz mu, jakie są skutki zadawania się ze skazą. Następnie wykorzystasz te narzędzia do swoich celów. Nat Fenet. Szefowa wywiadu czeka na ciebie w południowym brzegu. Przydadzą ci się jej umiejętności. Powodzenia. Niech twój język będzie równie ostry jak twój rapier. Pamiętaj, żeby zniszczyć ten list. Kto by pomyślał, szczury są podstępne? Ruszamy.
czas to pieniądz. O, jaki fajny kod. Pamiętaj, aby dodać do ekwipunku przydatne przedmioty. No, już dodaję. Przebranie, okej. Melodia klanu szczurów. Czyli mamy statystyki walki, ciała i teraz sprytu. Trzy statystyki. I zadania wykorzystują różne z tych statystyk. Dosyć logiczne. Masz swoje rozkazy. Szefowa wywiadu czeka w południowym brzegu. Detale. Proszę bardzo, szefowa wywiadu chowa się pod poręczą. Czemu nie? Zadanie. Przyjmujemy. Idź na południowe pole. No idę, idę. Tak jakby się przyjrzeć, to pole gry nie jest jakoś szczególnie duże. Jestem ciekaw, ile trwa taki pełny gameplay jednej sesji. Sprawdzimy to po przejściu tutorialu. Więc tu mam dotrzeć, dobra. Czekaj, nie chcę się tu zatrzymać i odpocząć, nim się dowiem, gdzie jest Tain. Proszę o to złoto, za które możesz zwerbować zwiadowców. Przeprowadź rozpoznanie terenów przy Burym Zamku. Tam ostatnio go widziano. Okej. Okay. Czyli szczury mają karty, które mogą zwiadowcy. Koszt 2. Aha, wybieramy pole. No i jest. Okej. Okay. Orla flaga oznacza pola, na których przeprowadzono rozpoznanie i odkrywa ukryte stworzenie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Na wszelki wypadek weźmiemy jeszcze... Zmniejszymy dźwięk i efekty. Zatwierdź zmiany. Byłoby bez sensu, gdybym się tyle nagadał, nic by z tego nie wyszło. Dobra, kończymy turę. Osada jest odcięta. Pewnie szczur coś na to ma. Tain zagrał na tę osadę zagrożenie, kartę podstępu. Zagrożenie to pułapka. Wchodząc na to pole, musisz zmierzyć się z jej wyzwaniem. Porażka oznacza zmaganie się z efektem danej karty. To bez znaczenia, zapomnij o zagrożeniu. Tain się ujawnił, przyjmijmy nagrodę. Oto twój prestiż, odzwierciedla twoją chwałę w królestwie. Czyli mamy walkę, ciało, spryt, złoto i prestiż. To już 5 statystyk. Robi się ciekawie. Znam kilku oszustów, którzy ucieszą się, jeśli powierzymy im tę brudną robotę. Aha, czyli wyślemy zabójców na wrogiego bohatera, który może być sterowany przez innego gracza, bo ta gra ma jakiś tryb multi. Przetestujemy to. Mam nadzieję, że ktoś będzie online grał w tą grę. Za zabójstwo innego bohatera otrzymujesz prestiż plus 1, za przejęcie nagrody otrzymujesz premię prestiż plus 1 i złoto plus 3. No tak, jakaś nagroda musi być.
możesz zagrywać karty na inne stworzenia, tak jak zagrywasz na siebie przebranie. Zagraj kartę oszuści na Tejna i przejmij nagrodę. Oszuści, złoto plus 1, koszt 2. Gdzie to on jest? Tu? No jest tu, dobra. Zrobione do kieszeni wpada złoto, a twoje imię opiewa prestiż. Sukces. Musimy znieść blokadę, nie atakuj straży królewskiej i tak zgarniemy nagrodę. Zamiast tego przygotuj fałszywe rozkazy dzięki nagrodzie, którą zdobyliśmy. Aha, i trochę prestiżu. Dobra. Czyli za niektóre rzeczy płaci się złotem, a za niektóre prestiżem. Proszę, proszę. Gotowa karta. O, więcej informacji. Grafikę przygotowała Melissa King, a animację Tuevo Heikila. Dziwne nazwisko. W każdym razie cała ta gra Armello została ufundowana przez graczy na Kickstarterze. No i twórcom udało się zebrać tyle pieniędzy, aby wydać tę grę również na inne platformy, więc jest to naprawdę niezależna produkcja i to widać. Widać tutaj dbałość właśnie o te planszówkowe detale, o te drobne takie elementy, które właśnie pojawiają się w... Idź na pole południowy brzeg, dobra, już idę. Pojawiają się w grach planszowych, te malutkie domki, to wszystko wygląda jak miniaturki, heksy tak naprawdę tutaj są gdzieś zaznaczone. No i zresztą sami widzicie, grafika bardzo fajna, ręcznie rysowana, animowana przez jakiś tam grafików. Wchodzisz do tawerny, zostawiając za sobą miejski zgiełk. Rozglądasz się, widać wiele pysków, ale żadnego nie znasz. Nie ma tu szefowej wywiadu. O, musimy wybrać zadanie, ok. Melodia klanu szczurów. Do zwerbowania szefowa wywiadu, wybieramy. No i znowu losowanie. Udało się, bo pewnie znowu losowanie ustawione jak na tutorial. Wybierasz niezbyt znaną melodię, taką, którą pozna tylko ktoś, kto na nią czeka. Po krótkiej chwili siada obok ciebie szefowa wywiadu. Spoko. Ale Mercurio, informacja kosztuje. No jasne, zapłacimy ci. Mam 3 złota, ty potrzebujesz 3 złota. Wskakuj, jesteś teraz moim sprzymierzeńcem. Tejn kieruje się w góry. To trochę komplikuje sprawy. Daj mi trochę czasu na skonsultowanie się z moimi kontaktami. Odpocznij. Odpoczniemy, dobra. Czy to znaczy... Aha, zakończ turę, okej. Okay. O, teraz wilk, którym graliśmy wcześniej, został zabity, więc odrodził się na ziemiach swojego klanu i idzie na szczyt mroźnego czegoś. Nie zdążyłem przeczytać. Gdy bohater umiera, traci jeden punkt prestiżu i powraca na ziemię klanu. Trzeba przerwać jego plany. O, i tu jest jeszcze jeden fajny aspekt, że jakby mimo, że gra jest turowa, to w trakcie tur przeciwników możemy zagrywać karty. Tu chyba właśnie to będzie pokazane. A, coś mi w nosie kręci. Więc wiemy na pewno, że on wychodzi z ziem swojego klanu, więc będzie wychodził jedno pole do przodu, bo tylko tak może wyjść. Więc zwerbujemy najemników tutaj i zrobimy na niego zasadzkę. I teraz on wychodząc wpada w naszą zasadzkę, podczas gdy tak naprawdę nie jest nasza tura. To dodaje dodatkowej zmienności każdej rozgrywce, bo tak naprawdę możemy zaskoczyć przeciwnika czymś, czego wcześniej tam nie było. Więc spowolniliśmy wrogiego bohatera. Szefowa wywiadu dowiedziała się, że skradzione narzędzie skazy jest pośród szczytów mroźnych wiatrów. No, dlatego on tam idzie. Jeden z jej kontaktów zna teren. Więcej informacji. Górnik. Do zwerbowania. Koszt 2. Mam 1, niestety. Ale wybierzemy to zadanie. Plus 1 punkt ruchu. Stratek. Karta. Musimy się dostać do Doliny Świerku. Natychmiastowego postępu. Zagraj na stworzenie.
koszt, efekt karty. Symbol karty Armello. Dobra. Pożyczył nam złoto nasz mocodawca. No dobra, to zagrywamy tą kartę, tak? Myk. Zagraj na bohatera, zwiększyć liczbę punktów ruchu. Teraz mamy liczbę punktów ruchu, zaraz gdzie to było? 3. Przy ikonie bohatera, tam w lewym górnym rogu. Teraz mam 4. Ok. Teraz możemy dotrzeć na pole Dolina Świerków bez postojów i odpoczynku. Pójdziemy lasem. To nas ukryje, a jednocześnie nie będzie kosztowało nas zbyt dużo punktów. Czyli tu... Aha, no tak, Tain. Widać tutaj, o, symbol wilka, czyli on tu zostawił wyzwanie, więc... Dobrze mówię? Dolina Świerków, tutaj. Po najechaniu na każde pole pokazuje nam się jego nazwa tutaj po prawej stronie na środku, więc Dolina Świerków to przynajmniej nam się nie pomyli. Wchodzimy. Wyzwanie. Spal karty lub rzuć kośćmi, aby dopasować symbole. To zagrożenie, które zagrał Tain, możesz je ominąć. Poziom zagrożenia określa liczbę symboli, które muszą się zgadzać, aby uniknąć efektu karty. Aha, czyli będę rzucał kośćmi i muszę trafić te ikony na kościach i wtedy przejdę tą próbę. Symbole skończone, no, no piszę przecież. Bohaterowie używają sprytu, aby pokonać zagrożenia, podstępy. Twój spryt określa ilość kośćmi, jakimi możesz rzucać, więc mam tam 6, dawać mi 6 kości. Klan szczurów w nocy jest najskuteczniejszy, podobnie jak klan wilków, więc dostajemy plus 1 kość. I proszę, ikona ekwipunku, zestaw poszukiwacza przygód, dodaje plus 1 kość przy zagrożeniach. I ponownie, touchpad. No i nie udało się, więc straciliśmy bardzo fajny ekwipunek. Trudno. Tain ukradł twój zestaw poszukiwacza przygód, a tam był mój lunch. Po co wkładałeś swój lunch do mojego zestawu? Przejęcie więcej niż jednej osady zwiększa przychody złota o 1 i zapewnia zniżkę w liczbie złota potrzebnej do zdobycia kart podstępu. O, dobrze wiedzieć. Ekonomia troszeczkę się zmienia. Odświeżymy sobie tutaj. Stream. Ukrywamy, tak. Dobra. W nocy obowiązuje godzina policyjna. Jest po drugiej stronie ulicy, jednak tuż przed nim stoi członek Straży Królewskiej. 40%. Czyli można zaryzykować. A, spróbujemy. O to tu chodzi przecież, nie? Więc spróbujemy wyzwanie rozwiązać. Próba życia. Mam 4 punkty życia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie. Czekajcie, bo próbuję coś napisać na czacie. Udało się. Jesteś niczym cień w blasku księżyca. Strażnik nie zauważa, jak przekradasz się tuż obok niego. Twój kontakt, górniczka, proszę bardzo, najpierw się uśmiecha i wpuszcza cię. Kontynuuj. To jest górniczka? Hardcore. Chociaż włosy jej fajnie powiewają i ma kokardki, więc może po tym można poznać. Do zwerbowania, koszt 2, a ja mam 0. No i co? Mamy informację, teraz zaplanujmy nasz następny krok. Normalnie mógłbym ją zwerbować, gdybym miał 2 złota, ale nie mam, więc nie mogę, więc muszę ją odwołać, schować do ręki. Będzie tam czekała, aż uzbieram kasę.
Okej, król użył jakiegoś tam zaklęcia, proszę, proszę. Uderzenie pioruna. Okej, i tym samym zakończyliśmy tutorial związany z używaniem kart podstępu oraz ekwipunku. Wilk nauczył nas poruszania się po polu walki i... Tak, ruch i walka, karty, zagrożenia, zadania króla. Dobra, to jeszcze dwa punkty tutorialu i rozpoczynamy normalną grę. Jeszcze nie wiem, czy single, czy multi. Zdrajcy, szpiedzy, już zbyt długo temu pobłażałem. Czy mi się wydaje, czy ten gość na ikonce wygląda troszeczkę właśnie jak Skaza z Króla Lwa? Troszeczkę wygląda, według mnie. To, co dostaję za zjednoczenie klanów, to zmusza mnie do podjęcia drastycznych środków. I co zrobisz? Niech dzisiejszy dekret stanie się dla wszystkich prawem. Król zwalnia wszystkich więźniów korony. W całym królestwie pojawiają się nowe podstępy i niebezpieczeństwa. I to jest właśnie zaleta losowego generowania planszy. Mamy punkt startowy bohatera klanu wilków. Sobie. No widzisz, Turpat, pierwszy raz widzisz tą grę, a naprawdę fajna gierka. Można grać przez sieć, można grać sobie solo. Lady Amber, witamy cię. Nieustraszona poszukiwaczko i życzymy powodzenia w podróżach. Z ciężkim sercem prosimy, przynosimy smutne wieści. Król odrzucił doradztwo rady klanu królików. Znaleźliśmy się w niełasce, a królestwo cierpi. Jesteś legendą w całym Armello. Prosimy cię więc, wykorzystać swój prestiż, by odzyskać zaufanie króla. Wciąż możemy powstrzymać eskalację problemu. No, więc ta gra, Turpat, została stworzona przez Kickstarter. Jest po prostu cyfrową planszówką i najpierw przechodzę sobie wszystkie tutoriale, a później będę grał... Będę grał w tryb single albo multi, a gdzieś tak około, nie wiem, która jest godzina, myślę 22-23, mam kod do rozdania na tą grę, bo dostałem od twórców gry, więc będzie ktoś mógł wygrać kod na pełną wersję tej gry właśnie w wersji na PlayStation 4, więc jeżeli będzie ci się chciało tutaj posiedzieć, to masz szansę. Jeszcze nie wiem, w jaki sposób będę go rozdawał, mam dwie opcje i zobaczymy. Bursztyn. Moc twojego bohatera jest pokazana w panelu bohatera. Rabuś grobowców. Proszę, proszę. Wchodząc do lochu, odkrywasz go. Lochy są pełne niebezpieczeństw i nagród. No to pewnie tu będziemy się uczyli o lochach. Zdobędziemy wpływy przez badanie terenów. A, no to widzisz, musisz kupić. Ale gra jest też na peceta, z tego co wiem, więc może na Steamie jest dosyć tanio. Zobacz sobie. Z tego co wiem, niestety nie ma crossplayu między platformami. Zdobądź wpływy przez badanie terenów. No jasne, jasne. Wybieramy to zadanie, karta zadań. Zadanie ducha, czyli mamy statystykę walki, ciała, sprytu, ducha i walutę, pieniądze i prestiż. Okej, dobra, jedziemy dalej. Więcej informacji. Można będzie w tym zadaniu zwerbować dodatkową postać do drużyny, barda. Wybieramy zadanie. I znajduje się ono tutaj. Szansa na skarb, a także niebezpieczeństwo, może postoje z boku. Doszły mnie słuchy o oddziaływaniu tam dziwnej magii. Ale w sumie sama korzystasz z dziwnej magii. No jasne, czemu nie? Zagraj na bohatera skupienie. Koszt magii, a czyli pojawi się dodatkowa ikonka zaraz. Proszę bardzo, jest magia. Czyli płacić można złotem, magią lub prestiżem. Do końca tury celu. Okej, no to już na siebie to rzucamy. Kontynuuj.
wybieramy na siebie, rzucamy. Co tu mamy jeszcze? No, to jakąś zbroję trzeba by na siebie założyć. Miecz i zbroja. Co to jest? Emisariusz. Zagraj na pustą osadę, przejmuje docelową osadę. Więcej informacji. Ty Carey narysował ten obrazeczek. Fajnie. Mimo tego, że tylu różnych grafików tworzyło tą grę, jest niesamowicie spójna. Czyli dobra, idziemy na pole tutaj. Idziemy na pole tutaj. I badamy lochy. To rzut monetą odkrywania. Wskazuje szansę na znalezienie określonej nagrody lub niebezpieczeństwa. Money. Żywa historia. Podczas przeczesywania lochu twoją uwagę przyciąga dziwne światło. To Bard. Śpiąc unosi się w bańce zbłąkanej magii. Ściągnij go na ziemię, nie wymaga testu lub wyzwanie i wtedy będę mógł go zwerbować. Więc bierzemy wyzwanie, mam aż 60% szans, więc powinno mi się udać. Okej, czyli go uwolniłem, Bard spada i się budzi. Mogę go zwerbować? Mogę. To werbujemy, czemu nie? Zobaczmy sobie, jak tam mój bot. Proszę, proszę. Dobra, kończymy turę, tak? Nic więcej nie możemy zrobić. W sumie mogłem przejąć jakąś osadę, by mi złoto przychodziło. Co zmierzch, twoja magia zostanie zrównoważona tak, aby równać się do statystyk ducha. Czyli tyle, ile mam ducha, tam mam 7, to dostanę tyle magii. Dosyć logiczne. Mercurio ma najwięcej punktów prestiżu ze wszystkich bohaterów, to czyni go liderem punktów prestiżu. Okej. Co to daje? Rywalizacja między klanami zaostrza się. Przedstawiciele klanu szczurów i wilków planują pojedynek, to będzie oznaczało koniec pokoju. No, można jakąś tarczę zdobyć, fajnie. Trzy podstawowe talie kart Armello. Można dobierać je w kartę z dowolnej talii. Z tego co wiem, to przedmioty mam dwa i mogę wygrać tarczę, więc nie ma sensu chyba brać przedmiotu. Podstępy mogą się przydać do osłabienia innych bohaterów i zrobienia kilku pułapek, a magia, no królik posługuje się magią, ma wysokie statystyki, więc to będzie dla mnie właśnie to. Spryt określa liczbę kart, do której dobierasz każdej tury. Czyli co turę dobieram karty, chyba że mam zużyte? No tak, bo mam jedną na ręce i trzy mogę. Dobierz jeszcze trzy, łącznie będzie cztery. Okej, teraz to rozumiem. Dalej. To weźmiemy podstęp. Zagraj na bohatera. Mecenat i przemysł. To weźmiemy tą. Zaklęcie. Jeden punkt ruchu do końca następnych dwóch tur celu. Fajne. I jeszcze jeden podstęp weźmiemy? Możemy wziąć jeszcze jeden podstęp. Niech będzie podstęp. To dobrze. Obaj bohaterowie otrzymają prestiż plus jeden na turę do czasu, gdy jeden z nich zginie. Mogę zawrzeć sojusz z innym graczem. Spoko, spoko. Dobra, czyli najpierw rzucimy na siebie zaklęcie.
i mam się dostać gdzie? Aż tutaj. To idziemy. Raz. Przejęliśmy osadę i idziemy dalej. Koniec. Koniec. Merkurio z klanu szczurów ma się pojawić u boku króla, oczekuje na królewski dekret. Aha, czyli w momencie lider punktów prestiżu automatycznie staje się doradcą króla i ma wpływ na dekrety wydawane przez króla. Tym samym może brudzić wszystkim przeciwnikom naraz. Niezły patent. Punkty prestiżu można zdobyć poprzez zabijanie pozostałych bohaterów, wypełnienie zadań i zdobywanie i zagrywanie kart podstępu. Przychylam się do rady mojego lojalnego namiestnika, którym jest Merkurio z klanu szczurów. Niechaj dzisiejszy dekret... Ej, to moja wioska. Cholera by cię wzięła. Chamstwo. Dobra, dobieramy jeszcze dwie karty. Weźmiemy podstęp. Oszustwo. Usunięcie wszystkich przedmiotów z ekwipunku. O, możemy kogoś ogołocić. Nieźle, nieźle. Bierzemy. Zaklęcie. Zdradliwy gołąbcz. Zasięg ducha 5, poziom zagrożenia 3. Minus zdrowie, minus... punkt ruchu. Okej. Okej, oni tu chyba walczyli. To należy do klanu wilka, więc on pewnie będzie chciał to przejąć, więc zagramy sobie tutaj. Zagraj na loch lub osadę. O, ogołocimy gnojka. Jeszcze mogę? Mam jeden kasę, niewiele mogę. Dobra, odnowimy sobie życie. No ale przecież nie brakowało mi, więc bez sensu. Idziemy na górę. Spryt, wyzwanie. Może wygram królewską tarczę. No cóż, zaryzykujemy. Mam wrażenie, że tutaj to było też ustawione na potrzeby tutoriala. Wskakujesz na ring, wyciągając ostrze ukryte w parasolce. Niedoszli uczestnicy pojedynku są kiepskimi wojownikami. Z łatwością wygrywasz. Boom, skarbie, mam cię. Koszt wyposażenia 0, jasne. Bierzemy od razu. Czy coś jeszcze mogę zrobić? Nie mam kasy, nie mam nic. Nic nie mogę zrobić. Kończymy turę.
Wilk się rusza, a ja sobie sprawdzę strumień. No, wpadł w moje zagrożenie. Nieźle. Wybierz zadanie. Tylko jedno jest, co mam wybierać. Dwie karty. Podobają mi się podstępy. Fałszywe rozkazy, proszę. A, mam ducha. Nie. Spryt. Co jest? Do ilości ducha są dobierane karty, czy sprytu? Cholera, już nie pamiętam. Przedmiotów nie potrzebuję, mam wszystkie. Niech będzie zaklęcie. Piromancja. Zagraj na stworzenie. Zdrowie minus 3 w odległości jednego pola, zdrowie minus 2 w odległości dwóch pól, zdrowie minus 1 w większej odległości. Nice. Czyli rzucimy teraz, co możemy na siebie rzucić. Gdzie są wrogowie moi? Nigdzie? Nie ma ich? No to idziemy. Weźmiemy sobie tą osadę. Chowamy się w górach, gdyby ktoś miał mnie zaatakować. Czekaj. Gdzieś tutaj jeszcze jedną stronę muszę sobie otworzyć. Zdobądź status lidera. No nie mogę na razie, do jasnej cholery, no. Tu nie mogę się ruszyć, muszę zakończyć turę. Król odprowadza 2 punkty magii od wszystkich bohaterów. Chamstwo! Dalej walczą. Muszę utrzymać się jako lider punktów do świtu, czyli 2 tury. Dobra, sekundka, wchodzimy sobie na forum. Sekundka, muszę się zalogować. Oczywiście nie pamiętam hasła. Pierdzielone dziadostwo. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Się nie zaloguje, trudno. Kto by tam się chciał logować? Bez sensu. Dobra, wracamy do gry. Jestem liderem punktów. Fajnie, bardzo mi się to podoba. Zagram teraz. Ruszę się tutaj. Mam wyzwanie, ok. Znowu rzucamy kośćmi.
Bardzo dobrze. W środku cuchnie, zakrywasz nos. Układ korytarzy jest tak zagmatwany, że zaczynasz się kręcić w kółko. Gdzieś w tym labiryncie jest skarb. Hełm bohaterów, zdrowie 50%. Jasne. 50% to jest bardzo dużo. Tak jakby wystarczająco. Kto tutaj do nas dołączył? Proszę bardzo, już się witamy. Cześć. Prawie się witamy. Muszę sobie przejść na inną zakładkę. Panel kontrolny, proszę bardzo. Opracowujesz metodę poszukiwań i szybko znajdujesz skarb. Wychodząc, zauważasz członków Straży Królewskiej. Dziwne. Kontynuuj. Mogę się z to wyposażyć? Jedną, minus jedną kość podczas walki mam, a plus dwie tarcze. Weźmiemy, założymy te dwa hełmy. Czemu nie? Tamta karta spłonęła, czyli nie mogę jej ponownie wykorzystać. Trochę szkoda. Piromancję sobie zrobimy i użyjemy na dwóch gości. Cyk, bum. Plus 4 prestiżu. Co tam jeszcze mogę zrobić? Złośliwy gąszcz. Co, będziecie ze sobą walczyć? Na wszelki wypadek tutaj damy ten złośliwy gąszcz. Nie stać mnie? Nie stać mnie, cholera. Dobra, kończymy turę w takim razie. Zabili. Ukryjemy sobie podgląd wideo, żeby nie obciążał łącza. I dobieramy dwie karty. Proszę, proszę. Przy ekwipunku mam aż nadto, więc niech będzie zaklęcie. Duch plus 2 do końca tury. Podstęp. Weseli rozbójnicy. Kradnie dwie sztuki złota i przekazuje je najbiedniejszemu bohaterowi. Aha, Robin Hood, fajnie. Dobra, co tu możemy zrobić? Czyli możemy na niego zagrać? Nie możesz zagrać tej karty, nie. To tu na bagno zagramy. Chociaż nie, on będzie chciał wejść tutaj chyba. Ale nie mogę. Dobrze, tu. O, mogę strażnika przepędzić. Dostaję jeden prestiżu wtedy. Wioskę opanujemy, to mi da też prestiż. I kończymy turę. To dwa królewskie dekrety, muszę wybrać jeden z nich. Kontynuuj. Daje mi ogromną władzę, z wielką władzą przychodzi wielka odpowiedzialność. Dalej, dalej. Królewski chór skazy rozpoczyna swój śpiew. Ciało minus jeden na stałe dla wszystkich bohaterów z mur i strażników królewskich w całym królestwie. Król i lider punktów zyskują plus jeden zdrowia. No, to by było kiepskie, gdybym chciał walczyć z królem. No, ale weźmiemy sobie to. Pakt krwi.
dziwne, ale nie widzę, kto dołącza do czatu. Kurczę. To nie może być ten mądry król. Kto by przypuszczał, że nadejdzie dzień, że szaleństwo, ble, ble, ble. Żywiel, uchroń nas przed królem. Król porzuca ścieżkę prawości, skaza potężnie z dnia na dzień. Króliki o wolności rezonują wciąż, niedźwiedzie zaś o pokoju pod drzewem żywiam. Mówią, marzą, nie doczytałem. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ostatnia część tutorialu. Poznaj opowieść Sady, naucz się obrony przed skazą i poznasz alternatywne ścieżki ku zwycięstwu. Okej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Okej, to są kamienie ducha. Okej, czekamy, czekamy. Fajne w tej grze jest też to, że w trakcie tury przeciwników możemy zagrywać im karty, o czym już wspomniałem. Nie wiem jednak, czy to działa w taki sposób, że musimy zdążyć zanim przeciwnik się ruszy, czy tu jest mimo wszystko jakaś tam kolejność? Ale wielka niedźwiedzica. Siostro Sano, będę się streszczać. Z pewnością czujesz, że mrok rozszerza swoje panowanie. Rozbudziła się stara magia, to moc skazy. Starszyzna się zgadza, zło wróciło. Spaczenie musi zostać zniszczone, zanim przybierze formę cielesną. Jeśli zmory powrócą, może już nie być dla nas ratunku. Poważna sprawa. A to co? Jakiś kot narkoman? Tak, najwyraźniej. Zagraj na osadę, bagno, skaza plus jeden oraz zatrucie celu. To nie jest zwyczajna karta zaklęcia. To zaklęcie nie wymaga rzucenia magii. Rzucanie tego zaklęcia doda plus jeden skazy. Okej, czyli podsumowując, statystyki przy walce lub testach. Walka, ciało, spryt i duch oraz waluta, którą płacimy za różnego rodzaju karty, pieniądze, magia, prestiż i skaza. Niedobrze, jak chcemy się posługiwać skazą, to dajemy minus jeden do zdrowia. Gra stary mrok. Bierzemy. Udaj się na pole, zamek Baleriański? To jest to? Nie. No, mogę chyba spróbować sobie tu wejść. Bierzemy. Fajnie. Kamień ducha. Oprócz dodawania kart do ekwipunku możesz je także spalić przy zagrożeniu i w trakcie bitwy. Dobra. Spróbujemy. Kontynuuj. Możemy. Na każdej karcie znajduje się symbol Armello, który odpowiada jednemu z symboli kości.
spalenie karty blokuje jedną z kości tak, aby został... Czaję bazę. Okej. Spalasz karty, tutaj je przeciągając, wypuszczając. Czyli zablokujemy sobie tarczę, tak? I blokujemy ten symbol. I mogę sobie zablokować jeszcze dębową włócznię. To jest do wyekwipowania. I mogę jeszcze to. Nie muszę rzucać kośćmi. Coś za coś. Całkiem fajny patent. Nie będziemy szli przez bagna, bo one odbierają jeden z życia. Pójdziemy prosto tutaj. Nie wiem, po co dali ten widok, skoro w nim praktycznie nic nie widać. Dobra. Koniec tury. Co tu mamy? Zaraza, nie. No, mogę zapłacić. Musiał prestiż stracić, którego też nie mam. Straż Królewska chodzi i wkurza wieśniaków. Ale udało jej się. I... kasa. Dobra, dobieramy karty. Nie pamiętam, jak tam przedmioty u mnie. Nie mam żadnych. To weźmiemy przedmiot. Jeszcze jeden przedmiot. Hej! Ale do wyekwipowania to bierzemy. Zapewnia rozpoznanie. W okolicy, super. Wchodzimy tutaj. O, Fredka narkoman. Aha, nie mam nic do spalenia. Mogę tą kartę spalić. Pozostałe dwie tarcze, no to rzucamy. Tyk. Czyli jest też ograniczenie czasowe. Udało się. Nie udało się. Fuck. Uj, niedobrze, niedobrze. Co to jest? No dokładnie, co to jest? Zmory to spaczone stworzenia zrodzone ze skazy. Zabijając inne stworzenia, infekują je skazą plus jeden. Czyli walka. Moc bohatera Sany wykorzystuje w bitwie jej wysokie statystyki ducha zamiast statystyk walki. Bitwa skazy 1-5. Podczas bitwy stworzenia z wyższym od przeciwnika poziomem skazy otrzymują skazę przeciwnika w postaci dodatkowej kości. Fuck. Czyli pyk, kość dostaje, tak? W tej bitwie zmora ma więcej skazy niż ty, więc otrzymuje twoją wartość jako kość. Czyli jakbym miał 4, to ona by 4 dodatkowe kości dostała, przegięte. Co my tu możemy spalić? Nic, rzucamy kości. To nic nie da. Też nic nie da, rzucamy. Dwa żywioły mi wypadły
i dzięki temu dwoma kostkami dodatkowo rzuciłem. Musimy sobie odnowić życie w kręgu kamiennym. Bo mam skazę, więc co turę będzie mi znikało jedno życie. Cholera by to wzięła. Bierz jedną kartę. Dobra, zaklęcie. Księżycowe ukąszenie. Magii mamy sporo, więc zaraz zagramy na jakiegoś bubka. O, na ciebie. Cyk, chodź tu. Wchodzimy jeszcze raz do tego lochu głupiego. Spóźniłaś się, loch, wypełniają wrzaski rodzących się z mur. Grupa tych stworów wyłania się z ciemnego i choru, otaczającego dziwny artefakt. Kostur żywia. To jest nam potrzebne. Walczymy. To tutorial. Wszyscy wiedzieliśmy, że wygram. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Kontynuuj ekwipunek, dodaj. Zakończ swoją turę. Jasne, mogę zakończyć. Wow, prestiż 8, nieźle. Kłamstwo, ja mam tylko skazę. Okej, co zrobił Mercurio? Bohater staje się spaczonym stworzeniem, gdy poziom skazy osiąga wartość 5 lub wyższą. Spaczeni bohaterowie co świt tracą minus 1 zdrowie. Spaczeni bohaterowie zyskują mroczną siłę, na przykład zdrowie plus 1 za każde zabójstwo innego stworzenia w bitwie. Czyli Mercurio jest spaczony teraz. Do Armelno powróciły z mory, jednak razem z nim wrócił też kamienie ducha. Sana pospieszyła do pałacu. Król na pewno coś na to poradzi. Spaczony król. Mam tutaj jeszcze miejsce, więc przedmiot. Halabarda, bardzo dobrze. Nie stać mnie na nią, No dobra, znajdziemy sobie jakąś wioskę po drodze. Cholera, nie ma żadnej wioski, no. Dobra, idziemy tu.
kręgu. I do króla. Nie wiem, czy mam dobry, wystarczająco dobry zestaw kart. Okej, mogę spalić tą kartę. Mogę spalić tą kartę. Ale spalenie tej już nic mi nie da. No, rzucamy. Jest dobrze strzeżony. No nie dziwię się, w końcu to pałac. Muszę jakoś kasę zdobyć, cholera. Dobierz dwie karty. Podstęp. Sabotaż. Kości nie będą eksplodować do końca następnej tury. Zagraj na bohatera. Może być. Jeszcze jeden. Żeby to zagrać, ile potrzebuję? Jeden prestiżu. Dobra, chyba muszę iść po prostu do tej osady, nie ma innej możliwości. Cztery kości, cholera by to wzięło. Niestety. Albo stety. Jest moja? Jest moja. Cóż, może jeszcze czegoś nie rozumiem. Fajnie. Nie mam już żadnych kart. Punkt ruchu 1. Musimy przejść do tamtej osady jeszcze. Koniec tury. Co to znaczy? Zginął.
dobrze dla mnie. Bardzo dobrze. Zagraj na loch lub bagno. O, na loch zagramy. Bardzo fajnie. Akurat jeden skazy kosztuje, to ją stracę. Przestanę tracić życie. A nie, zysk. Kuźwa, będę miał dwa. Okej. Okay. Jeszcze jeden podstęp. Jeszcze jedno zaklęcie. Zobaczmy, czy mogę sobie tutaj kogoś zarazić. Cyk. Masz, proszę bardzo. Mam trzy ruchy, więc tu się mogę ruszyć i jeszcze do miasteczka. Mam jeden życia, więc tutaj w najgorszym wypadku zginę. Nie fajnie, nie fajnie. Teraz tarcza i słońce. I mnie zabili. Wracamy na ziemię, klan. Kłamstwo. Dwie karty tylko. Cholera by cię wzięła. Podstęp. Fałszywe rozkazy. Bez sensu. Zaklęcie. Zdrowie plus 2 naturę przez następne 2 tury celu. O! To mi się przyda. Raz. Dwa. W sumie ta planszówka to jest bardzo ciekawe połączenie gry właśnie planszowej i strategicznej. Używanie tych wszystkich podstępstw, niebezpieczeństw, walka o prestiż, opowiadanie się po jasnej lub ciemnej stronie tego świata. Fajnie to rozwiązane jest. Więc mam nadzieję, że zaraz mi się uda skończyć ten tutorial.
zaczniemy grę z jakimś żywym człowiekiem, który na pewno szybko schopi mi ten tyłek. Ostatni ruch. 3. Dobrze. Możemy użyć tego, żeby zablokować kartę. Jeszcze księżyc potrzebna. Gówno, już nic więcej nie użyję. Dobra, rzucamy kośćmi. No nie, no. Kłamstwo. Dobra, skoro ułatwił nam wejście do pałacu, to spróbujmy. Z tej strony, czy to nie ma znaczenia? Cholera, nie? Tylko jedną kartę. Dobra, weźmiemy przedmiot. I jeszcze raz. I znowu nie to, co potrzebuję, no. I rzucamy kością. Jest! Zagrożenie jest poważne, jednak strażnicy królewscy też są poważną przeszkodą. Próbujesz się wytłumaczyć, nie słuchają. Oddaj to. 60% na zwycięstwo. Jasne, dajemy. No cóż. Prawie zabawne. Czarów to mamy pod dostatkiem, więc zagramy to na loch. Dobra, chyba tak. Czyli mam dwa kamienie ducha, okej. Czyli on jest liderem punktów i bawi się polityką. Aha, czyli jest określony czas gry. Jak król umrze, to lider punktów wygrywa, tak? Ten chce po prostu zabić króla i objąć tron po nim. Ten próbuje się bardziej struć skazą niż król. Aha, czyli jeżeli będzie bardziej spaczony niż król i go zabije, to wtedy też będzie nowym lordem spaczenia. Cztery kamienie ducha. Mhm.
Czyli można też niby uratować króla. I tym samym po godzinie 30 minutach zakończyliśmy tutorial do gry Armello. Planszowej gry cyfrowej, która wygląda całkiem ciekawie. O, jest więcej niż trzech bohaterów, proszę, proszę. Wszyscy mają jeden, należą do jednego z trzech klanów, tak? Mistrz Mieczy, Kapłanka, Szramag. O, a Huntress nie przetłumaczyli. Łowczyni. Majster. Cień. Zosza nocą zyskuje ukrycie wszędzie poza pałacem. Nieźle. Czyli to jest totalnie, totalnie losowo. Okej. Zagranie karty przedmiot znajdujący się w ekwipunku przeniesie ten przedmiot na twoją rękę, a koszt zysk zostanie usunięty. A ten... Przed rozpoczęciem bitwy River strzela z łuku, zadając jeden punkt obrażeń. Jeśli jej cel zginie, nie rusza się z pola, zostają zużyte. Każdy ma lekko inne statystyki. Kurczę, to nie będzie takie proste zdecydować sobie. To jest taka uśredniona postać. Ale weźmiemy sobie niedźwiedzia z czaszką bawołu w kroczu. Wybierz pierścień. Magia plus 3, jeśli jesteś w lesie. No to bez sensu, bo ja nie jestem magiem. No ale okej. Wybierz losowy amulet. Zyskaj ciało plus 1, spryt plus 1, walka plus 1, duch plus 1. Spryt plus 1 będę dostawał o jedną kartę więcej, a tu będę miał w walce lepiej. A jesteśmy takim wojownikiem, więc weźmiemy walkę. Czy gra automatycznie przeszła z tutorialu do gameplayu? Od wilków po niedźwiedzie klany ogłaszają, nadszedł czas, by korona zmieniła właściciela. Król uległ bowiem podłemu wpływowi skazy. Bohaterowie, już czas. Ratujcie Armello. O! Chyba faktycznie rozpoczęła się po prostu gra ze sztuczną inteligencją. Wybierz zadanie. Kamień ducha, szefowa wywiadu, kruczy sztylet. Podczas bitwy plus 1, skaza plus 1. Nie, no nie mogę być, nie chcę bawić się w spaczenie teraz. Ujawnia zadania wszystkich bohaterów. Dobra, bierzemy to. Osady, żeby mieć kasę. Ile mam jeszcze punktów ruchu? 1. No to pójdziemy później do lochu po drodze. Zaraz, co mamy za karty w ogóle? Umowa handlowa. Obaj bohaterowie otrzymują naturę, aż do czasu, gdy jeden z nich zginie. Tarcza. No, wyposażymy się. A to...
wszystkie karty na ręku celu, zmieniając swój symbol na skazę. Użycie. A nie, ja zyskam jeden skazek. Nie. Czyli czekamy na następny ruch. Jedną tylko kartę, chamstwo. Przedmiot, przedmiot, przedmiot. Ciężki cep bojowy. Koszt 3, nie mam tyle. Zostawimy go na razie w ręce. Idziemy tu. I na pole tutaj. Nasze zadanie tutaj czeka. Góra jest litościwa, znajdujesz kamień ducha na półce skalnej tuż nad przepaścią. Wspinaczka będzie problematyczna. Ups, tylko 30%. No, może się uda, co tam. No. Szans zbyt wielu nie miałem. W połowie skały uprzęż puszcza. Udaje ci się złapać krawędzi, ale kamień spada, nie odnajdujesz go. Przynajmniej życia nie straciłem. Umowa handlowa, proszę bardzo. W trakcie tury innego bohatera zadziałała karta. Tylko nie mów, że mi... Zabierze mu ekwipunek, super. Cześć, Velans, co tam? O, hełm bohaterów. O, może na drugiej stronie mapy, jak ja się tam dostanę? Cztery karty, super. Przedmiot. Dobra. Mam magii w cholerę, więc zaklęcie. Spryt plus 2 do końca następnej tury. Spoko, bierzemy. Podstęp. Rewolta terroryzuje osadę i wyrzuca Straż Królewską. Jeszcze jedno. Zaklęcie niech będzie. Chorowa skóra. Ciało do końca następnej tury plus 2. Okej. Dobra, wyposażymy się w to. Chyba mam stać mnie.
plus jeden do ataku. Idziemy walczyć. No, powinienem wygrać. Rzucamy kośćmi. To było fajne. To mi się podobało. Dobrze, że się miło ogląda stream. Jak się uzbiera trochę osób, albo nie uzbiera się, to i tak będę rozdawał. Mam jeden klucz od producentów, także gdzieś tam, nie wiem jeszcze o której godzinie, ale będę go rozdawał, więc kto wie, może ci się spodoba gra, może wygrasz, wylosujesz. W sumie jak będziesz jedyny, to dostaniesz po prostu ten klucz, więc nie będę się tu bawił w jakieś dziwactwa. Okej, koniec tury. Nie, w sumie to by było trochę nie fair, jakbym po prostu tak oddał ten klucz, nie? Muszę go jakoś... Muszę jakoś więcej osób ściągnąć i jakieś losowanie zrobić. Kurczę, tak nie może być. Co to za giveaway, jak jest tylko jedna osoba? Przynajmniej dwie by były potrzebne, żeby było jakieś losowanie czy coś. O, pojawił się klucz. Znaczy kamień. Karty. Ekwipunek mamy? Mamy. Drużyny żadnej nie mamy. Cholera. Zero kamieni, dwie osady. Okej. Weźmiemy sobie jeden przedmiot. Zdrowie plus dwa. Może być jedno zaklęcie, bo nie, tylko trzy mamy. Dobra, podstęp. Usuwa wyznaczoną nagrodę. Uniewinnienie. Aha, czyli jeżeli na mnie by była jakaś nagroda, to mogę się uniewinnić. Dobra. Loch. Mamy pierwszy z czterech kamieni, które mogą mi pomóc wygrać grę. Czy to jest moje? Wygląda jak moje. Nie jestem pewien. Mam jakieś pułapki, coś mogę zagrać. Rewolta. Czy gdzieś są tutaj strażnicy w tych wioskach? Jest. Koniec tury.
Chyba to jest tak, że później, jeżeli ja zacznę nadawać, to ty dostaniesz informację, że po prostu rozpocząłem nadawanie. Możliwe, nie wiem, powiem ci szczerze, że nie wiem, czy to jest to samo, co subskrypcja. W sensie, nie jestem pewien po prostu. Bo wiem, że jak ja mam subskrybowanego na przykład Angry Joe, to w momencie, kiedy on wchodzi na streama, to ja dostaję na maila. Do następnego skrypcja, coś tam. Nie zdążyłem cholera przeczytać. Dobierz jedną kartę tylko. Przedmiot. Znowu... Bez sensu, na cholerę mi to. Znowu natłuczę mu temu... tej wiewiórce. Co tu mamy? Zdrowie plus 2, koszt manny 1. Znaczy za kasę to jest to dobrze. Dobra, rzucam kości. Zobaczymy, co wypadnie. I co, wygrałem? Nie. Porażka. Co mogę sobie zrobić? Jeden punkt ruchu mam jeszcze. No to się wrócimy, żeby sobie odnowić życie. I koniec tury. Dobra, idziemy wypełnić to zadanie. To chyba jedyny sposób, żeby tutaj dalej posunąć akcję. Ej, chamstwo, zaatakował mnie. Ja ci dam. Palimy kartę, dodamy sobie jeden obrony i jeden dodatkowy rzut kostką. I rzucamy. A, zabił mnie.
O, trzy karty. Jak tam mój ekwipunek? Jeszcze jest miejsce na jeden przedmiot. Mam już tarczę. Cholera by cię wzięła. Podstęp. I jeszcze jeden podstęp. Kradnie dwie karty z ręki celu. Uuu, to jest fajne. Dobra, mam za dwa kasy, mogę komuś podpierdzielić kartę. Tobie podpierdzielę kartę. Ty tutaj długo żyjesz. Też nie mogę. Gdzie jest tutaj ten ziomek? No, wiesz, nigdy nie wiadomo. Lepiej się przywitać. No nic, to kończymy turę w takim razie. Mogę wyposażyć się w dwie tarcze. Wow, mogę. Dziwne. No ale dobra. Jako, że stream już leci prawie 2 godziny, to dzisiaj będzie tylko gameplay z trybu dla jednego gracza, który leci, plus tutorial, który był oczywiście wcześniej, a jutro spróbuję trybu multi. I jakieś podsumowanie, może pierwsze wrażenia jeszcze nagram. No zobaczymy. Gra mi się na razie bardzo podoba, jest taka w moim klimacie, o. Brakowało mi takich gier. Żebym sobie wybrał zadanie po drugiej stronie mapy. Cholera by to wzięła. Gdzieś tutaj jest ta niedźwiedzica. Kurczę, muszę ją jakoś spowolnić. O, jest tutaj, gdzie pójdziesz? Może tutaj?
Dobra, tu jest moje zadanie, więc zobaczymy sobie, co się kryje tutaj dookoła. Dobra, koniec tury. Dostał w pysk. Królowi został jeszcze raz, 2, 3, 4, 5 serduszek. Dobra, dwie karty. Mam kasy, nie mam kasy, mam trochę magii, więc zaklęcie, dzikość, walka plus 2, sprint minus 1 do końca twojej następnej tury. Bierzemy. I jeszcze jedno. Podpalenie. I idziemy sobie. I w las. W las, w las, w las. No nic, na razie nam nic nie jest potrzebne, więc koniec tury. Król sprowadza mroczny omen, normalno skaza plus 1 dla każdego, ha, ale beznadziejnie. Dobra, idziemy teraz do naszego zadania. W końcu jakoś trzeba je zrobić, nie? Okej, okej. Potrzebuję jednego tego. Może... No dobra, to. I zablokujemy jedno słońce. Nie, księżyc. Księżyc.
Tarcza, proszę, tarcza. Okej, okay, rzutkowsko drugi. Tarcza. Jest. Jest. Sukces. Hełm bohaterów. Dajemy. Dalej mam prestiżu, więc co mi tam zależy. No, nie sądziłem, że zdobędę przy 30%. Dobra. Czy mogę, możemy coś zrobić? Walka plus 2 do końca tury. Jakby mnie ktoś zaatakował, to się przyda. Do najdalszego z tego lochu. Jest dobrze. Mogę zdobyć postać. W sumie mam jeden z tych kluczy, więc... Spryt, nagroda, wyzwanie. Mam sprytu, mam mało, tylko 3. A tu mi życie testuje, mam aż 5. Weźmiemy to. No i oczywiście na drugim końcu mapy. Całe moje szczęście. Strażnicy to pewnie... Niezbyt dobrze. Ładna walka będzie. Rzucamy kości. Facet nie masz szans. Co mogę teraz zrobić? Koszt many 4 akurat. Znowu jakieś dziadostwo. A i tak mam zmorę 1. Dawać. Mam 2 tarcze zamiast tego. Co mi tam? Koniec tury.
Ile ona ma tego prestiżu? 6. Ja pierdzielę, nie dogonię jej w życiu. Mógłbym ją spróbować zabić. Ale nie dotrę na czas. Wow, zaatakował króla, nieźle. Co? Ja nie mam antyle. Hamstwo! Nie wiem dlaczego na konsoli pokazuje mi, że jest 6 widzów, a na laptopie widzę, że jest 2. Kasy, nie mam nic. Tylko podstęp, mam troszeczkę kasy. Jeszcze jedno, niech będzie. Kradnie jednego zwerbowanego sprzymierzeńca. Nie stać mnie na to wszystko, cholera jasna. Zaraz umrę. Ona ma 1 kamień, wilk ma 2. Ten ma 0. Ten mikrofon muszę zabezpieczyć jakąś gąbką czy jakimś innym dziadostwem. Król zginie za 6 tur. Chyba za 6. No dobra, czyli trzeba ładować skazę, tak? Ha, jestem na ziemi klanu, więc nie mogę, dobra. Dobra, uwolnimy kupca. Jasne, uda nam się. 50% to na pewno się uda. Nie, nie uda się. Chwytasz drewniany wóz, ale brak ci sił, by uwolnić kupca. Wkrótce umiera, wyczerpany bólem. Super.
może teraz będę mógł to wykorzystać. O. No ale przecież Twitch jest wykupiony przez YouTube, więc co to za konkurencja? Coś jeszcze mogę? Dwa many? Mogę. Zdrowie minus dwa i eksplozja. Haha, ciebie gnojku załatwię. No i starczy. No, inni sobie grają, a ja sobie mogę wybrać zadanie. Fajnie, nie nudzi się czekanie. Walka 6. Przewozujemy to. Dobra, a ile tego ma król? 7. Muszę mieć więcej niż 7 spaczenia, zanim król umrze. Znowu pieprzyłem ten mikrofon. Cholera. Dajemy podstępy. Zaklęcie. A, dupa. 3. Spróbujemy go zabić. Można zagrać tej karty, to mogę zagrać. Ale co mi przeszkadza ten gość? O. A, nie stać mnie. Dobra, jesteśmy tutaj i idziemy do... Jak to gdzie? Tutaj na pole do skarbu. Nie zdążyłem w ogóle, nie ogarnąłem co mam zrobić. Serio? Aktualizacja ma się nazywać Kenshin? Dobra. O, tylko 3. Bez sensu. Załatwił wynika.
No i kto wygrał? Haha. Zwycięstwo i jego śmierć. Dobra, 2 na 6, nie pokonam króla, ale mogę spróbować, co mi tam, nie? Mam punkt ruchu, nie mam punktu ruchu, więc nic nie mogę spróbować, trudno. Kończymy turę. Trzy karty. Czego mamy? Mamy trochę kasy, więc spróbujemy podstęp. Cel zostanie wygnany na najbliższą nieznaną górę. Okej, okay, może być, tylko 2 kosztuje stać mnie. Zaklęcie. Mamy 4 many. Kradnie jedną kartę z ręki celu. No to jeszcze jeden. Dobra. No to cóż, spróbujmy zaatakować króla, a nuż się uda. No, co mi tam, i tak mam tylko 2 życia, a król za niedługo umrze. Co możemy? To możemy. No i nic, w zasadzie nic więcej. Nie ma szans, żebym wygrał. Mam 3 kości. Coś mi się wydaje, że tej partii nie wygrał. No, za niedługo król się przekręci.
i Barnaby zostanie nową królową i to będzie koniec tej rozgrywki. O, przedłużyła życie króla, to ciekawe. Bez sensu w zasadzie. Jedną kartę. Co możemy? Kasy mamy sporo, podstęp. Kradnie jeden punkt prestiżu wszystkim bohaterom. O tak. Bardzo dobrze. Czy to jest na pewno mój ten? Raz. Dwa. Koszt 6. No dobra, no. O, many 2 mam. Gdzie jest jakiś przeciwnik? Ty poza zasięgiem, tak? Wszyscy są poza moim zasięgiem. Trudno. Idziemy w takim razie przez... Gdzie jest moje zadanie? Tutaj. No to idziemy tutaj w prawo, co tam? Wszyscy mają jakiś tam prestiż, więc jak teraz dostanę złoto i rzucę tą kartę, to powinienem dostać 3 prestiżu. No, na PS sajcie, znaczy na forum, to wrzucam swoje recenzje tam do działu, recenzje PS4. Więc już. Dobra, jeszcze jeden. Teraz kogoś tam sięgnę. Jest. Tylko pytanie, czy ktoś ma sprzymierzeńca? To jest problem. Spróbujemy tego użyć. Genialny błazen. No co tam, zwerbujmy go. Może stać mnie? Dupa, nie stać mnie. 2 złota. Rzucamy. Powinienem wygrać.
4 many, mam 2 many. Nic nie mogę zrobić, no. Koniec tury. O kurczę, on ma już 3 kamienie. Zginął. Co, dostanę coś złota, czy nie dostanę? Dostałem, proszę, bardzo fajnie. Król zaraz kipnie znowu. Nie fajnie. Ej, no stary, czemu ty mnie atakujesz? Mam tylko jeden życia. Cię zaraz załatwię, ty gnojku. Nie załatwię cię. Niestety pewnie nie. Zero ataku. Lol. Haha, miałeś pecha. No, grafika, kurczę, mi się tutaj, powiem ci, bardzo podoba. Taka jest w stylu takich, jak to było nawet w jednej recenzji określone, filmów studia Ghibli. Chyba tak się wymawia tą nazwę, nawet nie pamiętam. Ale jest naprawdę... uda mu się. Ha, ha, ha. Nie udało mu się. Wszyscy widzą, że król się kończy i chcą zdobyć ten... królestwo. Ile on ma teraz w ogóle życia? 10 skazy, nie nadrobię tego, nie masz szans. Jedną kartę mam, tylko zaklęcie. O, mogę się teleportować. Poza zasięgiem, a w dupę mnie pocałujcie z takim czarowaniem. No dobra, tutaj.
No. Król zawsze jest spaczony i zyskuje skalę plus 1 przy każdym zmierzchu. Czyli dosyć trudno jest go dogonić. Dobra, czyli mamy to i mamy jeszcze dwa pola ruchu. No dobra, idziemy tu jakieś wyzwanie i tak ten mecz za niedługo się skończy. Dobra, może się uda. Do odważnych świat należy. I jeszcze raz zbadamy loch, może coś znajdziemy. Kasa. Czyżbym źle to zagrał? Chyba tak. No i król zdechł i nowym władcą został kto? Lider punktów prestiżu. Ja jestem na drugim miejscu. Zwycięstwo przez prestiż. Czyli można było wygrać poprzez wykorzystanie kamieni i uzdrowienie króla, poprzez zdobycie poziomu wyższego poziomu spaczenia niż król w momencie jego śmierci, poprzez pokonanie króla w dowolnym momencie lub poprzez posiadanie punktów prestiżu, najwyższej ilości punktów prestiżu w momencie śmierci króla. Cztery różne sposoby na zwycięstwo, więc każdy ma jakąś szansę. I wracamy do menu głównego. Czy można sobie oglądać karty, które się odkryło. Jak widać, tutaj mamy 26, 32. No. Tych kart jest całkiem sporo. Wszystkie animowane, fajnie. No więc dobra, to już prawie 2 godziny 40 minut, odkąd trwa stream. Pora na małe podsumowanie. To był mój pierwszy dzień z Armello, więc widzieliście, jak przeszedłem cały tutorial, widzieliście pierwszą rozgrywkę ze sztuczną inteligencją. Jak widzicie, można przejść sobie prolog jeszcze raz, można sobie przejść nową grę. Tryb dla wielu graczy, potyczka, internetowy tryb dla wielu graczy z przyjaciółmi lub wrogami, wiadomo, nie? Opcje, sterowanie też jest naprawdę proste, więc nie ma tutaj się za bardzo nad czym zastanawiać. Mamy też tą galerię kart i oczywiście możemy zobaczyć całe kredytsy. Tak jak mówiłem na samym początku, League of Geeks, gra stworzona w pełni dzięki datkom,
przeznaczonym na właśnie ten cel poprzez serwis Kickstarter. I powiem wam, że bardzo się cieszę, że ta gra właśnie powstała. Poczekamy chwilkę, może się jeszcze jakieś intro włączy. No i tak, w dzisiejszym streamie na nieszczęście Velansa uczestniczy tylko on, więc troszeczkę dziwne by było rozdawanie klucza na PS4-kową wersję tej gry. Byłoby to, wydaje mi się, nie fair. Sorry, Velans. Więc jutro postaram się zrobić streama w podobnych godzinach z trybu multiplayer, więc jutro o godzinie 20 na Twitch znowu będzie stream. Tym razem zapowiem go może jeszcze w kilku innych mediach oprócz Facebooka i Twittera, może więcej osób przyjdzie i każdy będzie miał szansę w trakcie tej rozgrywki wylosować jeden klucz na pobranie pełnej wersji Armello z PlayStation 4 z PS Store. Niestety posiadam klucz tylko dla PlayStation 4 i taki też będę rozdawał, więc gorąco zapraszam oczywiście do udziału w tym jutrzejszym streamie. Ten stream zostanie wgrany oczywiście na YouTube dla wszystkich, żeby mogli go sobie zobaczyć, bo niestety Twitch archiwizuje streamy tylko na 30 dni, chyba że tam się jakiś abonament płaci, więc nie będę płacił żadnych abonamentów. Cóż, taki już jestem. Więc Velans, dzięki za oglądanie oczywiście strumienia. No i zapraszam Cię jutro, jeżeli masz ochotę. Ja na pewno na PS Forum gdzieś tam dam wzmiankę o tym, że jutro ten stream będzie. Myślę, że warto się zainteresować Armello właśnie ze względu na jej dosyć specyficzny klimat, bardzo fajny styl graficzny i po prostu samą grę, która jest dosyć ciekawa. Jeden mecz, tak jak widzieliście, z około 40-50 minut trwa. Można grać w 4 osoby przez sieć i każdy z graczy ma jakąś tam szansę na zwycięstwo, jeżeli skoncentruje się na określonym stylu gry, czy będzie zbierał prestiż dla króla, czy będzie zbierał kamienie, aby króla uzdrowić, czy będzie próbował króla zabić, czy po prostu, no w sumie najbezpieczniejszą drogą do zwycięstwa wydaje mi się gromadzenie prestiżu, bo tak naprawdę wtedy nie musimy się mierzyć bezpośrednio z królem, który jest dosyć potężny i ma straż. I wystarczy po prostu przeżyć, przetrwać, utrzymywać ten wysoki poziom prestiżu, aby wygrać na końcu gry. No i to w zasadzie to. Dzięki za oglądanie. Kilka osób wpadło troszeczkę wcześniej, ale gdzieś tam sobie uciekły. Więc tyle będzie na dzisiaj. Jutro tryb online, tryb dla wielu graczy gry Armello. I do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. No i oczywiście na kanale YouTube. Cześć.